miejscowości interesuję się od dawna. Praktycznie zawsze czytam gdzieś te książki historyczne albo wojenne. Do tego stopnia, że nawet jeżdżąc na misję do Afganistanu, spędziłem tam 5 lat, zawsze zabierałem sobie książki. Jak był tylko wolny czas, żeby go nie marnować, czytałem książki. Historia II wojny światowej głównie oraz czasy właśnie polskich husarii mnie najbardziej interesowały. Właśnie tam przeczytałem książki na temat taktyki husarii, bo taktyka husarii mnie bardzo interesowała zawsze. Wielu moich kolegów interesuje się husarią. Jest wiele elementów wspólnych między wojskami specjalnymi a husarią. Może dlatego, że jest to elitarne wojsko, może dlatego, że był specyficzny dobór ludzi do husarii, tak samo gdzieś się do wojsk specjalnych. I jakiś ten duch wspólny, czy jakieś tam elementy wspólne można znaleźć między jedną a drugą formacją. Wielu moich kolegów do dzisiaj ma tatuaże, robią sobie tatuaże husarii i najczęściej są to odwołania albo do II wojny światowej, Polski walczącej, albo do husarii, jakieś tam husaria w natarciu. Właśnie tak jak ja tutaj mam motto polskiej husarii na ręce, więc miłość ojczyzny naszym prawem, po łacinie, amor patriae nostra lex. Dzisiaj żołnierze sił specjalnych też są dobrze uzbrojeni, dobrze wyposażeni, a to zawsze wzbudza taki respekt, nie? Tak samo tutaj husaria. Super wyposażenie, widać, że to z takim pietyzmem zrobione, ale też dopracowane, choćby mocowanie szabli, tu jakieś podwinięcie na pancerzu. Widać, że wszystko jest przemyślane. Czuję się w tym bardzo komfortowo. Myślę, że spokojnie mógłbym pójść na jakąś bijatykę na szablę i czułbym się pewnie, bo ten pancerz daje duży komfort takiego bezpieczeństwa, kolczuga. No, super to wygląda. No, podziwiam tamte czasy. Jakbym miał wybrać w których żyć czasach, to chyba wybrałbym te czasy husarii, jakbym mógł służyć tej husarii.